Dobrze, mamy parszę 46, parsza Ekef, ponieważ tutaj można tak na wstępie powiedzieć, że to słowo ponieważ, czyli to słowo Ekef, można tłumaczyć w zależności od kontekstu, czyli skutek, na skutek, w wyniku, ponieważ, z powodu i tym podobne, jako wynik, konsekwencja robienia czegoś. I tutaj w całej tej parszy można powiedzieć, że jest ta myśl cały czas uwidoczniona, że jeżeli będziecie to będzie to i to. Warunkowe wszystko jest. Ze skutkami. Czyli błogosławieństwo jest, jak postępujecie, słuchacie, to jest błogosławieństwo. Błogosławieństwo. Błogosławi Bóg, tak jak to powiedziane jest tu w 7 chyba rozdziale, tak, na początku. Będzie ci miłował, bo pobłogosławię ci i rozmnoży cię. Pobłogosławi twoje potomstwo i owoc twojej ziemi, to jest 13 werset. Twoje zboże, moszcz, oliwę, przyrost twojego bydła, trzody na ziemi, którą przysiągł twoim ojcom dać tobie. Będziesz miał obfitsze błogosławieństwo niż wszystkie inne narody. Nie będziesz miał pośród siebie niepłodnego mężczyzny, niepłodnej kobiety czy zwierzęcia z bydła. To jest to błogosławieństwo. Czyli warunek. Słuchacie, jest błogosławieństwo większe, lepsze. Nie słuchacie, szarańcza i narody, które będą was próbowały wytępić. Tak w skrócie. Choroby, różne inne, co się dzisiaj mówi potocznie, nieszczęście. Co tutaj dla nas w dzisiejszym czasie, bo ja będę, tak jak powiedziałem, chciał nawiązać do Święta Przaśników, do Pesach, pewne myśli tutaj poruszyć. Będę chciał powiązać tą parszę też w pewnym sensie ze Świętem Przaśników, ale może i w innym znaczeniu, w inne myśli, które tutaj kogoś szczególnie zastanowiły, co dopiero, bo też jest tak czasami się dzieje, że jak za którymś razem czytamy, to dopiero coś otwierają nam się oczy na jakiś zwrot, na jakieś myśli. Nas to dotyka w danym momencie. Właśnie tutaj był taki fragment, tylko nie mogę go znaleźć, że Bóg nie dlatego im daje tą ziemię, bo oni są tacy fajni, tylko dlatego, żeby poskromić pełne bałwochwalstwa ludy przed nimi, żeby zlikwidować oddawanie czci i wszelkie niecne czyny, co się z tym wiąże, wśród tych ludów. Mhm. Bo właśnie nie mogę znaleźć. 9:5 to jest. I tutaj dalej trochę. Nie dla twojej sprawiedliwości, nie dla prawości serca twego kraju, by posiąść ich kraj, ale z powodu niegodziwości tych narodów. Mhm. Wiadomo, przecież tam były takie praktyki jak spalanie swoich dzieci i tak dalej. Wypędzaj je przed tobą, Jahwe, twój Bóg, aby dotrzymać słowa, które dał twym ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Mhm. Nie wiem, czy zauważyliście, że cały czas się przewija taki zwrot lud twardego karku. Co on oznacza? No bo to jest pewna figura, tak? Nie to, że mieli twardy kark taki z żelaza. Wydaje mi się, że lud twardego karku jest to określenie ludzi, którzy widzą cuda i to naprawdę twardy, to musi być hardkorowo twardy kark, widzą cuda, doświadczają tego wszystkiego, a część nie wierzy, a część po prostu dalej żyje swoim życiem. Są oporni na wskazówki Boże. Mhm.
Bo tu też mamy porównanie takie, że Bóg wychowuje ten lud cały jak ojciec syna, tak? I to ta relacja bardzo często się też jest ukazana w takiej dla nas zrozumiałej figurze, relacja między ojcem a synem. I co i wyobraźmy ten twardy kark u tego syna, czyli ojciec coś mówi, tak, do niego, żeby coś zrobił albo czegoś nie robił, a po prostu ten twardy kark jest taki, że on nie słucha, nie wypełnia tego. I to w najprostszy sposób można tak określić, ten twardy kark. Czyli nie nagina się pod wpływem, tak, nacisku. Tak, nie nagina się, czyli jest sztywny, tak? Tutaj też można powiedzieć, że ten twardy kark też jest jako, bo też mamy tutaj relację pan i sługa. Pan jako Bóg, Stwórca i zawiera przymierze, chce mieć jakąś relację z ludem, ale to też jest cały czas jako Stwórca jest. On nie pozwoli sobie szargać swoim imieniem, swojego autorytetu naruszać. I oni cały czas to próbują. Jako słudzy próbują rządzić Bogiem. I ciągle zapominają, że ten sługa ma pamiętać, gdzie jest jego miejsce też. Bo relacja przymierze jest jedną rzeczą. Bóg zawiera to przymierze. Będziecie moim ludem, moim książętami, szczególną własnością, ale wiedzcie, że ja jestem ponad wami, ja nie jestem waszym kolegą. Tak, dzisiejszym językiem mówiąc. Szacunek. Ten twardy kark to jest też, można ująć cechą hardość. Czyli, też można tak nazwać, hardość. Tak, czyli będę po swojemu wszystko robił, nie zważając na nic. Mhm. Ten zwrot po swojemu to tutaj w innym znaczeniu trochę, ale oddaję to, co mówisz. To jest ósmy, zobaczmy, ósmy rozdział, 17 werset. Może 14 przeczytajmy. 14? Ósmy rozdział, 14 werset. Niech nie wynosi się twoje serca, abyś nie zapomniał o Jahwe twoim Bogu. Może tutaj zatrzymajmy się. I 17 werset. Obyś nie pomyślał sobie, że twoja siła i krzepkość twojej... To moja siła i krzepkość mojej ręki zdobyła mi to mienie. Pamiętaj zatem o Jahwe, twoim Bogu, że to On użycza ci siły do zdobywania mienia, by umocnić twoje przymierze, swoje przymierze. I to moja siła i krzepkość, uważam, że ten świat to odzwierciedla. Typu ja to zrobię, nie włączając w to Stwórcy lub mówiąc jakimiś ogólnikami, życząc komuś, żeby to mu się stało czy tamto, jako że to jest ich własna przedsiębiorczość, siła, energia, zaradczość, że to spowoduje im powodzenie. Zobaczmy, popatrzmy na ten fragment, co tutaj jest zapisany i na to, jak funkcjonuje w słowach to ten sens, co tutaj jest opisany. W świecie oczywiście. Dlatego ja cały czas mówię, żebyśmy tak nie mówili. Bo my mamy oddawać chwałę Ojcu naszemu, który jest w niebie, który stworzył wszystko, w każdym przedsięwzięciu. Tak jak tu jest powiedziane, pamiętaj zatem o Jahwe, twoim Bogu, bo to On użycza ci siły do zdobywania mienia, by umocnić swoje przymierze. To jest akurat zdobywanie mienia, ale tu mówimy o wszystkim, o błogosławieństwie, jak w takim szerokim rozumieniu. I to samo dotyczy się samych słów błogosławieństwa.
Błogosławieństwo znaczy, powtarzam to wielokrotnie, błogosławieństwo oznacza, że w słowach, które wypowiadasz, zwracasz uwagę na źródło tego powodzenia, tego mienia, tego dobrobytu, tego zdrowia i tak dalej, dzieci w różnych myślach, ale uwzględniasz, że to On w słowach, czyli że to Bóg niech ci da to i to. Musi to być wypowiedziane. I to jest prawidłowe błogosławieństwo. Natomiast wielu mówi, ja ci błogosławię, żeby ci się stało, albo żeby ci się dzieci urodziły, albo żebyś dostał pracę. Bo gdzie tam jest Bóg? Tam jest duża niewiadoma siła jakaś, która rządzi tym światem. Duchy mają to sprawić jakieś? Nie wiadomo jakie? No i tak to robią. Jak ludzie tak wymawiają, to tak im się staje. Poddają się pod władzę tych duchów tego świata. Dlatego jak przeczytamy dokładnie słowa, które są błogosławieństwem, to tam zawsze jest użyty zwrot Bóg, który stworzył niebo i ziemię. Wskazanie na źródło sprawcze. I tak samo tutaj jest to. To są te dwie różne rzeczy, o których cały czas mówię, abyśmy nauczyli się, bo ja wiem, że żeśmy wyrośli w takim świecie, a nie innym, gdzie to jest normalne, że się w sklepie czy gdziekolwiek życzy miłego dnia i tak dalej i odruchowo niektórzy mówią nawzajem. Skrót myślowy nawzajem, skrót tych słów, które ta osoba wypowiedziała, która ta osoba też mówi pewnymi skrótami słownymi, bo jeżeli rozwiniemy całe to zdanie, zapiszemy, to tam nie ma Boga w tym. Nie ma tej przyczyny. I chcąc być miłym, mówimy nawzajem. Nie. Możemy ewentualnie podziękować za takie coś. Ale możemy odpowiedzieć, a ja pani życzę, żeby pani Bóg oświecił albo coś tam dał. Można prawidłowo powiedzieć. Jak ktoś chce, to nie widzę tu nawet właściwsze. To jest, bo człowiek może się zastanowić, że tam coś mówi po swojemu, jak to nauczono nas. My mamy zmienić swoje nawrócenie, tak? Zmienić sposób myślenia. Wykorzenić te rzeczy. Wykorzenić, czyli można tu już językiem takim święta przaśników usunąć kwas z naszych wypowiedzi. Coś może jeszcze? Jesteśmy w stanie tutaj uchwycić, bo to jest wiele myśli, bo to mamy powtórzone prawo, tak? Tu jest po prostu wiele wątków poruszonych, tutaj też można by godzinami mówić o tych myślach, co tu jest, w zwrotach i wersetach, praktycznie każdy werset ma ciekawą myśl, większość z tego znamy. Mnie zawsze zastanawia ten post Mojżesza. 40 dni nie jadł, nie pił. To chyba dwa razy nawet. Znaczy tu jakby ten tekst oddaje, że dwa razy, że później jak oni zgrzeszyli, że znowu. Przebaczenie Boga, żeby wyjść ten grzech cierca narodowi. To też drugi raz pościł. No ale taki post 40-dniowy nie jest niemożliwy. Współcześnie. Ale tu jeszcze nie pił. Mówią, że tam po 6 czy 5 dniach już człowiek jest w agonii, jak nie pije. No, trzeba też wiedzieć, że był blisko Stwórcy, także wiara czyni cuda, ale też energia. Tak. Energia Stwórcy też
w jaki sposób przenika osoby im bliżej, tym silniej. Między innymi to się też wiąże, że dostęp do Arki mieli tylko potomkowie, kapłani, potomkowie Arona. Nawet inni lewici nie mogli się zbliżać, nawet było powiedziane, że patrzeć za bardzo, nie mogą przychodzić i się przyglądać. No, to są takie rzeczy, że tu trzeba mieć pokorę jednak. Mhm. Skoro Uzi, tak się nazywał ten człowiek, który przy przekraczaniu podtrzymał wóz, tak? Który wiozł arkę. Dotknął arki i zginął. Mhm. Więc no, to są rzeczy poważne. Ja chciałbym też jeszcze jako myśl, która jest tutaj z parszy, 10 rozdział, 4 werset. Bo chciałbym tu powiedzieć też w kontekście święta przaśników kwasu o pewnych zwrotach potocznych, które są, jak się im przyjrzeć bliżej, są wprowadzające w błąd, a czasami w ogóle mylące. Tu jest napisane tak, na tych tablicach wypisał on to samo, co poprzednio 10 przykazań? Tu jest napisane? Jak masz w Warszawie, w tej tysiącletce? On napisał na tablicach takim pismem jak poprzednio 10 przykazań, które pan Donald do was wyrzekł. No właśnie, to jest tysiącletka. Poznańska jest 10 słów. Tak, bo to jest 10 słów. Paulińska 10 przykazań. Świadkowa 10 słów. Bo to jest prawidłowy. 10 słów. Bo to jest prawidłowy zwrot. 10 słów. Warszawska 10 słów. To jest 10 słów, nie przykazań. Przykazania niosą za sobą, to słowo w polskim języku niesie za sobą jakiś nakaz. Oczywiście to, co Bóg przymierza, zawiera przymierze i dekalog jest jednym z wyrazów tego przymierza, chce, żeby ludzie zachowywali, chce. W pewnym sensie jest to też nakaz, tak? Znaczy, trudno to w ogóle nawet ująć. To jest nakaz, bo to wolna wola człowieka ma być zachowana, no to jak to może być nakaz? Bo nakaz to ogranicza tą wolną wolę. Dlatego 10 słów. I jeżeli zobaczycie śródtytuł do dekalogu, czyli druga Mojżeszowa, 20 rozdział, możesz otworzyć, bo to w tysiąclatce dobrze widać. Który rozdział? Druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Tak. Jaki masz śródtytuł przed na początku? Dekalog. Może mogę zobaczyć. Na zawarcie przymierza na Synaju. Nie ma tu chyba. Nie ma. To może w jakiejś innej ja to widziałem. Może w warszawskiej. Może w warszawskiej to widziałem. Teraz sobie nie przypomnę. Bo jeżeli zauważycie, paulińska, warszawska ma tak zwane śródtytuły, tysiąclatka też ma śródtytuły i tam są, to jest tekst, który jest wsadzony przez tłumaczy. Czyli mniej więcej o czym ten tekst będzie mówił za chwilę, ale tam też w tym śródtytule, nagłówku, jeszcze tak to ujmę ciekawiej, w nagłówku jest też można przemycić pewną myśl. Czyli tutaj 10 przykazań. Nie ma. Tam nie ma przykazań, tam jest 10 słów, bo w hebrajskim tak to brzmi, ale w nagłówku można przechwycić 10 przykazań i tak potocznie, zobaczmy, nagłówek staje się potocznie, że to jest 10 przykazań. Nagłówek. Dzisiaj ludzie, którzy czytają różne artykuły, na YouTubie, nie na YouTubie, na Facebooku, w różnych gazetach, to już naukowcy mówią, że najważniejszy jest nagłówek. Ludzie,
pierwsze dwa zdania. Ludzie zapamiętują tylko nagłówki. I widocznie o tym mechanizmie dobrze wiedzieli tłumacze różnych Biblii i te nagłówki umieszczają i one wprowadzają w błąd. Podam wam przykład Mateusza, 5 rozdział bodajże, to jest. Muszę wziąć pisaną Biblię, chyba warszawską. Mateusza, 5 rozdział. No tak. Przekład warszawski, jako przykład. 5 rozdział Mateusza, Ewangelia Mateusza jest śródtytuł wprowadzający kazanie na górze. Kazanie. Warszawska mówię. Kazanie. Tam mamy 10 przykazań. Pochodne słowo. Kazanie. Czy Jeszua nakazywał? Przeczytajmy sobie sam tekst, co mówi. To w każdym przekładzie. Mateusza 5, rozdział, werset 2. Jak twój werset brzmi? 5 rozdział, werset 2 w tysiącletce? 22, tak? 5 rozdział, 2 werset. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Czyli kazał, czy co innego robił? Usta tu jest, przy ustach jest kropka. Kazanie na... Zaraz. Odwołanie jest, ale w wersecie co jest? O czym mowa? Nauczanie. Nauczał. Nauczał. Jak zobaczycie te śródtytuły, mam wydanie papierowe pierwszego wydania świadkowego. Oczywiście nie ma tych śródtytułów między wersetami, ale jest na górze przy rozdziale. Jest kazanie. I zobaczcie, jak ten śródtytuł oddziaływuje, że wszyscy mówią kazanie. Jaką to siłę ma ten śródtytuł? No i później w tych tak zwanych kościołach oni mówią kazanie. Zaczyna się tworzyć język religijny. I tak on funkcjonuje i tak on każą swoim słuchaczom. Natomiast Jeszua naucza, żeby być, to już kiedyś też mówiłem, ten poznański jest tutaj, wprowadza słowo szczęśliwik, to jest bardzo, konotację ma bardzo pogańską. Warszawska akurat w tym momencie, w tym miejscu jest właściwie oddana. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Czy tu jest jakieś kazanie? Jeszua nakazuje? Naucza. No właśnie, bo kazać, nawet to już sam powiedziałeś, każą. Czyli nie ma nauczają, nie ma informują, nie ma wskazują, tylko każą. Czyli wychodzi ksiądz na ambonę i każe. Pastor wychodzi i on kazanie pisze i każe. Nakazuje. To tylko przykłady, bo tego jest naprawdę dużo, tych wstawek, które później gdzieś tam funkcjonują. Jest pełno. To też mówiłem o tej Tora Pardes, gdzie w nawiasach kwadratowych jest, tydzień temu mówiłem o tych
mezuzach i tefilin. Jest w nawiasach kwadratowych wstawki, żeby wprowadzić czytelnika w określony tryb myślenia. I może jeszcze tak nawiązując do tego, znaczy to może później, dobrze, to, bo będziemy też to poruszać. To może później. Ja chciałbym jeszcze tutaj w tej części, bo to mamy 13, dochodzi, powtórzonego prawa 10 rozdział, wróćmy do parszy. Dziesiąty rozdział, 16 werset. Co też już o tym mówiłem, o że kamufluje się ten zwrot. Obrzezanie serca się kamufluje, bo obrzezanie nawiązuje do czegoś. I tutaj mamy w tym 16 wersecie, tak, dokonajcie więc obrzezanie skorupy waszych serc. Dokonajcie, nie dokonujcie, tylko dokonajcie. Ma być to zrobione, nie robione, tylko zrobione. Czyli podchodzisz, robisz i zapominasz, w sensie zrobione, wykonane. Dokonajcie więc obrzezania skorupy waszych serc, a nie czyńcie już opornym swego karku. Zobaczmy, bo to jest o tym samym mowa, tylko dwoma różnymi określeniami. Oporny kark, tak jak mówiliśmy wcześniej, niesłuchanie. Obrzezanie skorupy waszych serc to też jest niesłuchanie. Też niesłuchanie, czyli tutaj można, tak jak mówiłem, to skorupa waszych serc też nawiązuje do tych naleciałości, które wynieśli z Egiptu. Że byli niewolnikami, oni w pewnych momentach zachowywali się jak niewolnicy. Jak im pasowało, to zachowywali się jak wolni. Lawirowali, tak, między tym określeniem, a tym określeniem, stanem. Bo mówiłem kiedyś, że jest taki werset ciekawy i to w jednym przekładzie są tak oddany. Jeremiasza, i go znalazłem akurat i dzisiaj jakby uzupełnieniem tamtej myśli. Jeremiasza 4:4. Zobaczmy sobie. I to tylko w przekładzie poznańskim on jest tak przetłumaczony. Tu czytamy tak. Dokonajcie obrzezania ze względu na Jahwę. Jakiego obrzezania? Na pletka? No, o innym tu jest obrzezaniu mowa. Usuńcie narośle z serc waszych, mężowie Judy, bo oni przecież byli obrzezani na ciele fizycznie, mężowie Judy, mieszkańcy Jeruzalem, aby mój gniew nie wybuchł jak ogień i nie płonął tak, że nikt go nie ugasi dla niegodziwości waszych postępków. Czym jest w tym, ten werset częściowo mówi, czym jest nieobrzezanie serca, nieobrzezanie tej narośli? Niegodziwe postępki, które narosły z czasem. Czyli nieprawe. Nieprawość. Czyli sprzeczne ze wskazówkami przekazanymi na górze. Tak, bo to mamy Jeremiasz. Jaki czas jest Jeremiasza? Co im narosło? Jakie te niegodziwe postępki? Pamiętamy? No zaczęło się przede wszystkim od fałszywych bóstw, tak? Zaczęła narość. Ojciec sobie postanowił, że on zrobi sobie wspomagacza w postaci świętego słupa, świętej wyżyny, wyżyny częstochowskiej, krakowsko-częstochowskiej lub innej wyżyny sobie uczyni, uczy dzieci. I dziecko później dorasta i przekazuje następnemu pokoleniu. Tam kilka pokoleń narastania było
na ich sercach. Oczywiście to spowodowało, że mieli dbać o wdowy i sieroty, nie wykorzystywać, wspomagać. Jak ktoś był w potrzebie takiej losowej, że tak ujmę, to jest złe określenie, ale takiej no ze własnych jakichś nieporadności, to właściwsze określenie. Gdy się tam do swojego ziomka czy krewnego zwrócił o pożyczkę, to miał mu pomóc. Gdy nie mógł jakoś to zrobić, to mógł swoją ziemię w dzierżawę oddać. Ale to zaczynało narastać w tym znaczeniu, że zaczęli wykorzystywać to prawo przeciwko tym słabym. Wiemy, że to krzywoprzysięstwo, to przysięganie, fałszywi świadkowie, to na przykładzie naszego Pana Jehoszuę, gdzie podstawiają cały czas fałszywych świadków, próbują go zgładzić dla własnych korzyści, dla własnego interesu. To jest narość. Bóg cały czas, i to jest mowa w Nowym Przymierzu już, nawróćcie się. To jest uwspółcześnione trochę na tamten czas określenie. Zmieńcie swój sposób myślenia, czyli odetnijcie to. Nie odcinajcie, tylko odetnijcie. Tak jak przy obrzezaniu fizycznym, trochę zaboli, krew poleci, ale odetnijcie, zróbcie i koniec. Będziecie żyć. Tak. Bo przymierze jest właśnie sercem z tym, że człowiek czy lud Izraela ma słuchać. Wielokrotnie to się powtarza, a pierwszą rzeczą, jaką ma słuchać, ja jestem wasz Bóg, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest pierwsza podstawowa rzecz w usunięciu narośla serc. Jest Bogiem bogów, Panem panów. Jest ponad wszystkim. Dlatego współcześnie, gdy wychodzimy z różnych miejsc pogańskich, można powiedzieć, gdzie kultywowane są różne zachowania, różny sposób mówienia, wyrażania myśli, składania zdań. Gdy dochodzimy do pewnego zrozumienia, tak samo to gadanie moje też ma uzmysłowić, że jest tego naprawdę dużo do oczyszczania. Jeżeli tych małych rzeczy nie zaczniemy oczyszczać, tak jak powiedziane jest, tylko w kontekście powierzonego mienia, to jest wierny w małym, będzie wierny i w dużym, tak? Trzeba zaczynać od tych najmniejszych spraw, które nam się podwijają na dany dzień i mamy je, tak jak obrzezanie, ciachnąć i ich ma nie być. Nie ciągnąć latami za sobą, a może tam coś. Czyli być takim męskim w postanowieniach, w działaniu, zdecydowanym. Raz i po sprawie. Coś jeszcze w tym temacie, w tym parszy? No tak, ale to może przełożymy na drugą część. Tu jeszcze może coś jest ciekawego w tych tekstach, co by było dla nas. A jeszcze o cudzoziemcach też. Że? Miłujcie zatem cudzoziemców, bo sami byliście cudzoziemcami w Egipcie. A jeszcze wyżej. On oddaje sprawiedliwość sierocie i wdowie, a cudzoziemca miłuje, dając mu pożywienie i odzież. Który to fragment? To jest 10, 18, 19. Mm-hmm. Tak? 10, no. 10, 18, 19. No bo tu nie chodzi tutaj o takie miłowanie, że się go będzie obejmować i głaskać, tylko
o zachowanie stosunku do niego, czyli dają tym ludziom spoza narodu możliwość życia w społeczności, tak? Tak, bo tutaj mam powtórzone prawo, to już jest jakby skrót myślowy tutaj w tym, bo w innych miejscach mamy to rozwinięte bardziej, tak? Cudzoziemiec, który chce przyjść do ciebie, zachować twoje prawa. Właśnie, o to chciałam powiedzieć, że w tym znaczeniu. Cudzoziemiec, który, ja to tak rozumiem, mam nadzieję, że chyba dobrze to rozumiem, że nie chodzi o cudzoziemca, przyjeżdża sobie, nie wiem... Na wczas. Nie na wczas, no przyjeżdża i żyje i... zaczyna, przyjeżdża do tego kraju i on ma swoje prawa, bo on jest czcicielem Allaha, więc udostępnijcie mu miejsce na meczet. Słyszałem dzisiaj taki wyraz. Jedna osoba powiedziała to samo w moim kierunku właśnie, ale to nieważne, to... I tu chodzi o to... Tak mi się przypomniało. Tu chodzi o to, że ten człowiek, który chce się osiedlić wśród narodu izraelskiego, przyjmuje też Boga. Narodu Izraela. Narodu Izraela i ma możliwość, czyli odchodzi od obcych bogów i zaczyna służyć Jahwe, tak? Zaczyna te prawa poznawać i wprowadzać je w czyn. Tak. Przykładem. Czyli ma tak przyziemnie, można by powiedzieć, ma, jak handluje, ma mieć prawidłowe odważniki, prawidłową miarę, w interesach nie oszukiwać, wydawać resztę, dotrzymywać słowa. Co to można tak przyziemnie jeszcze powiedzieć? Szanować starszych, wspomagać wdowy i sieroty. To tak na początek. Takie pierwsze, z którymi może się spotkać taki cudzoziemiec. Takim cudzoziemcem był z Nowego Testamentu, jak się ten setnik nazywał? Korneliusz. Tak. Jego błogosławieństwo co do narodu izraelskiego, też o tym mówiłem, polegało, że dawał osobom z tego narodu jako dziedzice Jakuba, powiedziane było w Jakubowi, że kto będzie tobie błogosławił, czy Abrahamowi to już było powiedziane wcześniej, to ja będę błogosławił. I jego błogosławieństwo, czyli Korneliusza, polegało na tym, że dawał jałmużnę potomkom Jakuba. Im dawał. Jako obcy przybysz, cudzoziemiec, który tam zamieszkiwał. Poprawiłem cię, ziemia Izrael, naród Izrael, a Izraela. Bo Izraela jest właściwszą określeniem, bo Izrael, ziemia, naród Izrael jest tu już nazwa własna, która się wkrada, się robi taka wydmuszka. Natomiast naród Izraela niesie za sobą, jeszcze jakbyśmy to po hebrajsku powiedzieli, niesie za sobą treść, czyli, bo naród Izraela nawiązuje do potomków człowieka o imieniu Izrael. Natomiast sama nazwa Izrael niekoniecznie. Niekoniecznie, zauważam. Zaznaczam, niekoniecznie. Współcześnie może to być mieszkaniec mieszkający na tym terenie, czczący, nie wiem, Wisznu, statki kosmiczne i tak dalej. To jest ta różnica. Drobna, ale jak istotna. Bo proroctwa, wszystkie, które są opisane, dotyczą potomków Izraela, o Jakubie, którzy zachowują przykazania i całe to potomstwo, czyli wszystkie plemiona. To się z tym wszystkim wiąże. Dlatego ta drobna, słowna różnica, ale jeżeli to rozwarstwimy, to wychodzi, że jest tamto błędne, bo to jest współczesne określenie.
które próbuje też wprowadzić w błąd. Bym powiedział to językiem, który powiem w drugiej części, to jest kwas sadyceuszy i faryzeuszy. Takie określenie, bardzo podobne, ale ono niesie za sobą innego ducha. Bóg używa zawsze potomkowi Izraela i w tym kontekście. Oczywiście tłumacze próbują sobie tutaj robić jak chcą, ale to musimy to prostować. Skończmy może w tej części o 14:30. Dobrze, zrobimy przerwę. Napiszesz na czacie, że przerwa do 14:30, żeby wszyscy wiedzieli. Do 14:30 zrobimy przerwę w nawiązaniu do Święta Przaśników, Paschy, druga część. Zapraszam w takim razie na 14:30. Do usłyszenia.